I ruszyli. Rozpoczęły się pierwsze szkolne mistrzostwa powiatu szydłowieckiego w szachach. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą spotykać się w szkołach powiatu szydłowieckiego, aby zmierzyć się ze sobą w partii szachów. Mistrzostwa podzielone są na dwa etapy. Pierwszy etap ma na celu wyłonienie najlepszych graczy z poszczególnych szkół, którzy następnie zawalczą między sobą w drugim etapie. Turniej zaczął się od zespołu szkół ogólnokształcących imienia Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Tam udział wziął 22 uczniów. Rozgrywki odbywały się w systemie szwajcarskim. Było 5 rund. Za wygraną rundę dostawało się punkt, a za remis obie strony dostawały po pół punkta. Po pierwszej rundzie, gdzie pary dobierane były losowo, gracze dobierano tak, aby mieli oni taki sam lub zbliżony do siebie wynik. Po 5 rundach wyłoniono najlepszą trójkę, która otrzymała medale, a zwycięzca otrzymał tytuł mistrza szkoły i kwalifikował się do drugiego etapu. Łącznie udział bierze 9 szkół z powiatu szydłowieckiego, między innymi Zespół Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza, Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie czy Publiczna Szkoła Podstawowa w Klewiskach. 10. spotkanie odbędzie się między uczniami uczącymi się w szkołach spoza terenu powiatu lub uczniami ze szkół, w których nie odbyły się eliminacje. Po wybraniu 10 najlepszych szkolnych szachistów spotkają się oni 17 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, aby rozegrać finałowy turniej, który wyłoni najlepszego szachistę wśród uczniów starego powiatu. Portal Nasz Szydłowiec.